Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie Łukasza Kokuta i Arbi Kokalari. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przystąpienie Unii Europejskiej. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę, pana posła Łukasza Kokuta. Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie ministrze, co trzecia kobieta w Unii doświadczyła przemocy seksualnej bądź fizycznej. Co trzecia. 62 miliony Europejek. Przemoc dzieje się w domach, w taksówkach i na ulicach. Przemoc dzieje się offline i online. Przemoc dzieje się, ale naszą rolą jest tworzyć prawo, które zapewnia bezpieczeństwo. Konwencja stambulska właśnie temu służy. Służy bezpieczeństwu. Konwencja to najefektywniejsze narzędzie do zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet. Nakłada ona konkretne zobowiązania na państwa w tym obszarze. Tworzy parasol ochronny. W naszym raporcie, który napisaliśmy wspólnie ze szwedzką europosłanką Arbą Kokalari, wzywamy do przyjęcia konwencji stambulskiej przez całą Unię. Wysyłamy tym dokumentem mocny sygnał do Rady Europejskiej, do której teraz należy ostateczna decyzja o jej ratyfikacji. Rado, nie lękajcie się. Chodzi o życie i zdrowie milionów Europejek i Europejczyków. Przyjęcie konwencji przez całą Unię zapewni lepszą ochronę dla uchodźczyń z Ukrainy. Uciekają one ze swojej ojczyzny przez Słowację czy Węgry, gdzie konwencja stambulska nie obowiązuje. Rozciągnijmy nad nimi unijny parasol antyprzemocowy. To właśnie dzięki konwencji stambulskiej nie może obowiązywać kremlowski, putinowski standard, w którym pierwsze pobicie w rodzinie nie jest uznawane za przemoc. Sprawa jest niezwykle ważna również dla mieszkanek Polski, ponieważ dajemy im gwarancję, bezpiecznik, że dopóki Polska jest w Unii Europejskiej, prawo antyprzemocowe będzie obowiązywać. W obronie konwencji stambulskiej odbyły się demonstracje w całej Polsce. Nie tylko w Warszawie, ale i na katowickim rynku, w Sosnowcu, czy też na alejach w Częstochowie. Głos tych kobiet musi tutaj w Europie być mocniej słyszalny. Kobiety i wspierający ich mężczyźni protestowali tygodniami, gdy nielegalny Trybunał Konstytucyjny zakazał w praktyce mieszkankom Polski aborcji. Należy przywrócić dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji. O to apelujemy w naszym raporcie. Wybór po stronie kobiet. O to apelujemy w naszym raporcie. Kolejna ważna sprawa. Dostęp do edukacji seksualnej. Coś oczywistego z perspektywy Skandynawii czy Francji, ale w wielu krajach bardzo często temat tabu. Zupełnie niepotrzebnie w czasach, gdy pornografia jest wszechobecna, a seksistowskie reklamy krzyczą na ulicach, rzetelna i powszechna edukacja seksualna jest absolutnie konieczna i to w całej Unii. Systemowa, rzetelna edukacja seksualna, a nie ploteczki od influencerów z Instagrama czy porno punkt widzenia. Wzywamy do tego w naszym raporcie. Kolejny punkt. System wsparcia ofiar. Wzywamy do zapewnienia wsparcia finansowego, psychologicznego, do zapewnienia dostępu do mieszkań socjalnych dla osób doświadczonych przemocą. Zamiast willi plus dla pisowców, schronienie plus dla ofiar przemocy domowej. Pieniądze powinny trafiać do organizacji pozarządowych, faktycznie pomagających ludziom, a nie do kolegów premiera Orbana czy ministra Czarnka. Efektywne i długoletnie wsparcie dla NGO-sów zajmujących się prawami kobiet, w tym poprzez istniejący program, który miałem zaszczyt negocjować, Obywatele Prawa i Wartości. Dzięki temu te pieniądze będą trafiać bezpośrednio, prosto z Brukseli. To był mój priorytet, który także został zawarty w naszym raporcie. Konwencja stambulska dla całej Unii to krok w dobrą stronę, krok w stronę bezpiecznej Europy, krok w stronę bardziej zintegrowanej wspólnoty europejskiej i równouprawnienia. Putin i inni autokraci na pewno nie będą zadowoleni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle.